Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, aktualnie jeszcze Cardiff nic ode mnie nie chce, to znaczy, że zadanie jeszcze z Gildią Złodziei się nie ruszyło. W związku z tym chciałabym zacząć coś innego tutaj robić w mieście, mianowicie mamy zadanie z bandytami i to nie byłoby głupie, żeby spróbować to porobić. Jest też Pablo. I z nim potrzebuję pogadać. Jak wygląda sytuacja? W tej chwili panuje tu spokój. Jedynie bandyci spoza miasta sprawiają pewne problemy. Co wiesz o bandytach? Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. Jest jednak kilka oddzielnych grup. Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach grasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne miejsce. Jest jeszcze coś. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Korinis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jak dotąd, nie udało się go jednak złapać. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj, Lord André wyznaczył nagrodę za odnalezienie tego zdrajcy. Dobra. I to jest to chyba, co potrzebowałam też. Tutaj w porcie powinien być jeszcze jeden strażnik właśnie, który jest jedynym chyba, który tutaj patroluje. I on ma na imię chyba Martin albo Martinez. Nie wiem, o co chodziło z tym, ale ja tutaj właśnie jeszcze nie szłam w okolice latarni, chociażby. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne, co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis. Czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie, to diaska. Nie wiem, czym on się tak... Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata. Tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. On po prostu za dużo gra. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Gościu, daj mi żyć. Nie wiem już, w co wierzę. Tu jest też sprzedawca Halvor właśnie. Nie można na to liczyć. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby! Ryby! Świeże ryby prosto z morza! On ma ryby. U niego można kupować chyba też tak zwane grube ryby. I one mają zawsze coś w sobie. Tu jest bardzo dużo rycerzy. Ten Martinez to chyba tutaj był, ale w Gothiku 2 Noc Kruka. On myśli, że to takie łatwe. No. Na to wychodzi, bo tu nikogo aktualnie nie ma. Ale tutaj chyba ktoś powinien być. Jest szczur. Naprawdę? Ale jest też winko na przykład. I ryba. I surowe mięso. Dobra, no może być. I są rybki na brzegu. No dobrze, w sumie spoko. Nie załatwiłam tutaj kompletnie niczego. To niedobrze. Tam, gdzie jest statek paladynów, to w ogóle nawet nie będę szła, bo nie ma takiej potrzeby. No jakby to wszystko teraz nagle ugryźć? Możemy iść tych bandytów spróbować pobić dla tego Hakona. Hakon się chyba gościu nazywał? Chyba tak.
Nie wiem, ja mam momentami taką kompletną niepamięć do pewnych rzeczy. Tutaj też mi się kojarzyło, że między tymi jakby blokami była babka, która robiła zupę rybną. I ona chyba... Dokładnie, tu jesteś, cześć. Co tu gotujesz? Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz spróbować. Co możesz mi powiedzieć o mieście? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. A dlatego lepiej nie wchodzić do obcych domów. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko. Możesz w nim spać, jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek i nosa. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. Okej, dobra, to ja na razie nic nie chcę. Jeszcze nie byłam u Lemara, ale u niego raczej na razie nic nie znajdę i nie ma co tam iść. Nikomu tego nie powtarzaj. Daj spokój. No tak nie za bardzo jestem w stanie coś tutaj większego zrobić. Nie byliśmy jeszcze w ogóle w górnym mieście, a mogłabym. Tu jest strażnik miejski. Dobra, to zróbmy tak, że... Paczuszka z zielem. Bandyci w latarni, najazdy bandytów. No niedobrze, bo nie wiem co zrobić mam dalej w sumie. Ukrywają się w lasach. Dobra, no ja wiem, gdzie są ci bandyci, także możemy iść to zrobić w sumie. Ze swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Nie wiem, pomogłam Rengaru, pomogłam temu Nagurowi. Co jeszcze mogę zrobić, żeby ta gildia złodziei zadziałała? Ktoś musi pracować. To interesujące. Dobra, ty nie. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie mów. I jak? Wszystko w porządku? Czego jeszcze chcesz? Niczego... Nie wiem, o co ci gościu chodzi, bo cię nie wydałam ani trochę, więc okej. Nie będę może wnikać, po prostu stąd wyjdę. Dobra, pójdziemy tak jak wcześniej, czyli tak jakby w stronę farmy Akila i potem odbijemy. Tu w ogóle są rzeczy gdzieś w okolicy. Pamiętam. Dokładnie, tu jest jaskinia, tylko że tam jest ork w tej jaskini. Także raczej tam nie ma co iść. Chyba, że mi życie niemiłe. Tutaj też było takie właśnie boczne zejście do takiego lasku i tu można poekspić w sumie. Ale to może nie dzisiaj, jeszcze nie teraz. Tych bandytów bym załatwiła, bo wtedy możemy wrócić. Jest szansa, że się wtedy zadanie ruszy. Bo tak coś czytałam na jakimś forum, że bardzo możliwe. A wiecie, chcę to zakończyć, no bo mogę już tak naprawdę dołączyć się do najemników, a nie zrobiłam zadania dla straży miejskiej, nie odkryliśmy gildii złodziei w ogóle. I to jest bez sensu. No i dobra, i tutaj jak pójdziemy w dół, gdzie są szczury, to tutaj jest jaskinia z bandytami. Ciągnę sobie łuk. Polna bestia. Serio? Masakra.
Ile jeszcze można? Tylko ja nie wiem, czy tutaj jakiś ork elita nie biega, bo mi się coś tak kojarzy, ale no, chyba później tutaj jest zdecydowanie. No. Masakra, powiem szczerze. Niczego tu nie znajdę. No i dobra, i ta jaskinia jest tutaj. Zapraszam. W ogóle przydałoby się iść do Bospera, mu skóry dać. Ja sobie w ogóle zapomniałam o tym, że przecież hello, jestem jego czeladnikiem. Dobra, tu są bandyci. Dzień dobry. Doigrałeś się. Wy nie jesteście raczej wymagający. Dobra, tu jest jeden bandyta. O, miał mleko, to mi się akurat przyda. Ojej, nie, ty nie strzelaj, debilu. Dobra, ojej. O Boże, jeszcze jeden! Przestraszyłam się. Serio? Masakra. Gdzie mój kryt? Dobra, bo z tym mi poszło tak sobie. Słyszę, że ktoś coś je, ale to chyba ścierwojady są po prostu za ścianą. Nic tu nie ma. Ej, tu był toporek, albo mi się wydawało właśnie. Dobra, i czy tutaj znajdziemy jakieś dowody na przykład, że to są jego rzeczy, czy coś? Bo ja nie pamiętam. Dziwnie wyglądająca ryba. No, te ryby są najlepsze zarazem, a zarazem najgorsze. Bo nie są na pewno do jedzenia. Dobra, no to mamy pokonanych tych bandytów i to jest na 1000%, no, ci bandyci. Ale ja mam broń, ja w ogóle muszę ten syf posprzedawać. Naprawdę chodzę. Tragizm. Dobra, no to byli na pewno ci bandyci. Nie inni, bo to by było bardzo dziwne. No a nawet jeżeli nie, no to przynajmniej mam expa. Czy coś? Nie no, było, że w lasach za miastem się trop urywa. No i z tego co pamiętam, jak kiedyś grałam w Gothica 2 Noc Kruka, no to właśnie czytałam solucję, bo szukałam. I to powinno być tutaj. U Akila wszystko załatwiliśmy. U Bengara mamy te zadania, ale to jest tam na drugim końcu, to jak już teraz przyszłam do miasta, to bym chciała chociaż coś tutaj zrobić, a nie tak od razu uciekać. Stąd. No bo to jest ważne, żeby to zrobić wszystko. Są jeszcze ci bandyci w tej latarni, ale tam się boję, że będą kłopoty, bo tam sporo jest łuczników. Tam w ogóle jest tych bandytów dosyć dużo. Bo chyba właśnie troje, z czego oni są tacy troszeczkę lepsi. No dobra, przynajmniej byli w Gothicu 2 Noc Kruka, nie? Wiecie, bo ja tutaj muszę się też przyzwyczaić do tego, że no faktycznie te potwory są łatwiejsze do pokonania, na przykład topielec. Bo po prostu topielce mnie w Gothicu 2 Noc Kruka tak kosiły, że naprawdę. Że nie wiedziałam, że takie coś może się dziać. No a tutaj tego nie ma. Tutaj nawet ork jest taki w miarę przyjemny. Przynajmniej ten zwiadowca taki był, bo to był chyba zwiadowca. Także moglibyśmy się przejść w stronę tej latarni i zobaczyć. Cześć, Mika. W sumie, co mi szkodzi się tutaj przejść?
Tak naprawdę to nic. Szczególnie, że już tą stronę tak naprawdę podchodziliśmy. Tu na dole byliśmy. Tylko tutaj na górę nie szłam. Tam na dole to chyba nawet zabiłam wszystko, co żyło. Jest ścierwojad. Dobra. Tu mogę pójść na górę. No i jest ta latarnia nieszczęsna. Wiecie, bo tak to byśmy dwa zadania mieli z głowy tak naprawdę. Tylko najpierw te ścierwojady. Będą mi potem przeszkadzać bardzo solidnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja mam bardzo lagi, jak walczę bronią dwuręczną. Dobra, widzę bandytów na pewno dwóch. Przed niewidzialny, widzieliście? Dobra. Bo tam są już tacy lepiej uzbrojeni. Dlatego nie wiem, czy jestem w stanie ich zabić, bo jeżeli jestem, no to jesteśmy fajnie ustawieni ze wszystkim. A jak nie, no to nie. Rozerwę cię na kawałki! Widzicie, oni z tymi łukami swoimi. Ała, no! Co powalił? Zasłużyłeś na to, gnido! Dobra, nie idę tutaj. Bo oni wszyscy mają łuk i robią mi siekę z mózgu. Także nie ma to raczej sensu, żeby to robić. Ale możemy iść oddać w takim razie zadanie. Przynajmniej troszeczkę expa wpadło. Ja właśnie pamiętam, że też w ogóle właśnie w Nocy Kruka dosyć późno tą latarnię robiłam, bo po prostu ciężko jest. Szczególnie jak ma się tą podstawową zbroję, nawet skórzaną. Po prostu jest ciężko. Na szczęście to wszystko jest takie w miarę blisko siebie. Teraz też jak wejdziemy od tym targowiska, to do Hakona jest blisko. Ja tylko mam nadzieję, że jakimś cudem się zadanie zaliczy, bo ja jestem święcie przekonana, że to byli ci bandyci. Naprawdę. I mam nadzieję, że tak było. Bo jak nie, to będzie mi bardzo smutno. Sama tego nie widziała. Tajemnica, o której wszyscy... W ogóle Jora, bo my gadaliśmy o gildii złodziei, ale ja nic nie mogę za wiele zrobić. Sama tego nie widziała. Teraz każdy już o tym wie. Zająłem się bandytami. Doprawdy? Każdy może tak powiedzieć. Masz na to jakiś dowód? Tego nie powtarzaj. Czy mam tam wrócić i obciąć im głowy? Nie, to chyba nie będzie konieczne. Wierzę ci. Oddałeś miastu i kupcom ogromną przysługę. Oto obiecane pieniądze. Super, dziękuję ci bardzo. I nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tu jest Daron, jest też Zuris. No i od ciebie nic mi nie chce. Od Kantara też nic nie chce. Rengaru nie chce ze mną gadać. Andre, no to też nie mam o czym z nim gadać. Przydałoby się znaleźć Pablo. A moment, ja ciebie mogę jeszcze upić? Hej, ty! Czy nie bardzo? Może jeszcze jedno piwko? Semakowi. Może coś powie. Czemu wyjmujesz gin? Boże, gin to nie piwo. Nieczęsto spotyka się kogoś, kto... Dobra, już nic mi nie powiesz, to pozbyłam się piwa bez sensu. Nie no, dobra, niech będzie. O, tu jest Pablo. Hello, nie masz bandytów. Ale widzę, że nie mogę ci o tym powiedzieć. No to nie. To jest Watras, on mi w niczym nie pomoże. Dobra, do Bospera pójdę mu oddać skóry. Póki pamiętam o takich pierdołach, to to zrobię. Gdzie się szwendały? Potrzebuję więcej... Masz. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłu... Nawet bym... Wilcza skóra.
A co to? Zdarłem. Co? Dobra robota. Ale dostałam kasiury, nie? Boże święty, ja mogę za to kupić całą dzielnicę portową. Nie wiem, kto by chciał to robić, ale tak myślę. Dobra, bo ta gilda złodziei zasrana, no. Co ja jeszcze mogę zrobić z tą pieprzoną gildią? Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Nikomu. Już chyba nic nie mogę zrobić. Nie, ale on Cardiff, wie wszystko lepiej. Bo ty mi to chyba masz powiedzieć, nie? Chwila! Potrzebuję... Nic nie mogę? Daj mi... Ale jajco, nie? Na gór? Wszystko w porządku. Na gór nic. No to nic, no Holender. Lares też mi nie chciał nic powiedzieć na ten temat. Hej, ty! Ty mnie zręczności. Nie chcę zręczności. Tu jest Jack. Na razie mu nie pomogę. Tu jest ten gościu. Dla Garvela nic chwilowo nie mam. Co się dzieje w porcie? No gówno się dzieje, nic. Tu możemy zejść. I tutaj są drzwi, którymi możemy wejść do gildii złodziei. Ale ja nie mam do nich w ogóle żadnego kluczyka. Zapiszę się, żeby sobie nóg nie połamać. Tylko może nagle, nie wiem, potrzebuję po prostu... Nie wiem, odkliknąć te drzwi, że tu da się wejść. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Czy co? No bo tak szczerze, no to ja nie wiem. Powinna się odpalić taka opcja, że ktoś się chce ze mną spotkać w dzielnicy portowej, gdzieś tam na tyłach domu. I wtedy powinno się coś odpalić, a tutaj nic takiego nie ma. Teraz będę błądzić bez sensu. Nie potrafię niczego zatrzymać do siebie. Co? Inaczej bym się do tego zabrał. Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Nie wiadomo już komu. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczegół... Chyba o tym gadałam, no nie? Czemu nie... Straż tutaj nie przychodzi. Tak, no. Jedyny... Jest... To już gadaliśmy z Moe. Czemu ja dalej mogę z nim o tym gadać, to nie wiem. Cardiff, weź coś zrób. Gówno, no nic nie zrobisz, no. To przecież nic... Co my tu mamy? A co jeżeli ja zepsułam to zadanie z gildią, bo zrobiłam za wcześnie obywatela miasta? Nie wierzę w to. Ty, może się tak zdarzyć? Dobre pytanie. Można to było zrobić. Hej! To byłoby bardzo dziwne. Dobra, wiecie co, dajcie mi chwilę, ja sobie zajrzę do solucji. Ej, moi drodzy, ale jaja. Okazuje się, że w tej jaskini... A może... Słyszę o tym po raz pierwszy. Mam cię, już myślałam, że tego nie mam. Naprawdę w to wierzysz? Nie wychylajcie się, straż zaczyna coś podejrzewać. Nic nie róbcie, dopóki znów się nie odezwę. Halvor, właśnie coś mi się tak wydawało, że z tym dupkiem jest coś nie tak. I teraz ruszymy to zadanie. Bo jak do niego pójdę i mu powiem, że go nie wydam, to powinno się udać. Nie potrafi niczego zatrzymać. Jeszcze jest jedna osoba, ale to jest trudniejsze do zrobienia chyba. Jeszcze jest jakiś Joe, który jest zamknięty w jednej z wież, ale z tym jest jakiś problem. Halvor, ja tak czułam, że coś jest z tobą nie tak. Wydaje mi się, że ten kawałek papieru należy do ciebie. Co? Pokaż go! Żadna wielka sprawa. Nie potrafi niczego. No dobrze, zachowajmy spokój. Słuchaj, sprzedałem towary, które dostałem od bandytów. Ale przecież nie trzeba iść z tym od razu do Straży Miejskiej, prawda? Z pewnością uda się nam dojść do porozumienia, co? Niczego jej już się kiedykolwiek zmieni. Czekam na twoją ofertę. Kto opowiada takie
Dobrze, powiem ci coś. Mogę ci sprzedać coś więcej niż tylko ryby. Jeśli oddasz mi ten papier i zapomnisz o całej sprawie, możemy zostać najlepszymi partnerami handlowymi. Słyszałam coś. Żadna wielka sprawa. Doprawdy. A jakie jeszcze towary rozprowadzasz? Mógłbym ci na przykład zaoferować specjalną rybę. Nie taką zwykłą rybę do jedzenia. Masz na myśli taką rybę z niespodzianką jak ta, która zawierała sekretną wiadomość? Nie wiem, ty mi... Dokładnie. Mam kilka takich ryb. Przecież wiadomo o tym od dawna. Dobrze, umowa stoi. A zatem cała sprawa pozostanie tylko między nami. Ktoś musi pracować. Dziękuję ci. Zajrzyj do mnie, jeśli kiedyś będziesz w sąsiedztwie. Na pewno znajdzie się dla ciebie coś ciekawego. No i dobra. Pokaż mi swój... Masz rybę, kulistą rybę, ciężką rybę, małą rybę i lekką rybę. Ja myślę, że kupimy od razu wszystkie i sprawdzimy, co w nich może być, bo z tego, co pamiętam, to są całkiem spoko rzeczy. Mamy wytrych, pierścień, 50 sztuk złota i bryłkę rudy. Co? Mam bryłkę rudy? O kurde. I jakiś pierścień. Ochrony przed ogniem. No może być, bo nie mam żadnego. I teraz może Cardiff wreszcie coś zrobi. Jak nie, to się jeszcze pójdę kimnąć tak z nockę i zobaczymy, czy się do mnie odezwie. Ale powinien się odezwać już teraz. Mnie to i tak nikt nie wiadomo już komu można... Hej ty, podejdź tutaj. Tak. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Potrzebuję informacji. Jak wyglądał ten człowiek? Tak. Wysoki, raczej ciemna karnacja. Wyglądał na silnego. Nie miał na sobie żadnego munduru. Wyglądał jakoś tak złowrogo. A jego twarz? Jego twarz? Kiedy na mnie popatrzył, szczerze się ucieszyłem, że to nie do mnie przyszedł. Miał takie dziwne, niepokojące spojrzenie. Sądzę jednak, że powinieneś się z nim zobaczyć. Z pewnością będzie to interesujące spotkanie. Tak. Pytanie tylko, dla kogo bardziej? Dobra, pięknie, udało się. Uff, wystarczyło jedno zadanie ruszyć. Dobra, za domem Halvora, tak? Ale to o konkretnej porze, bo nie ogarnęłam. A, no nie wiem. Ale to jest wiadomość papierowa? Nie chcę już o tym. Nie. No dobra, to idziemy. Za domem Halvora, no w porządku. Jak się ten sklep rybny nazywa? Pod oślizgłą meduzą. Tajemnica. To rzeczywiście wszyscy wiedzą. Jest tutaj jakiś człowiek? Oho, jest! Co to był za... Boże, zębacz się tam striggerował na mnie zza muru. Ej, ty! A, nareszcie. Czekałem na ciebie, nieznajomy. Kim jesteś? I czego ode mnie chcesz? To nieistotne. Ważne jest to, co zrobiłeś. Pozostałeś lojalny, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Pewni dobroczyńcy zwrócili uwagę na twoją lojalność i zaoferowali ci szansę, więc lepiej ją wykorzystaj. Hej, powiedz mi tylko, czemu tu jesteś? Mam dla ciebie prezent. Reszta zależy od ciebie, nieznajomy. Zardzewiały klucz. Chwila! Kim jesteś? Nazywają mnie Attila. Ale czy to ważne? Nasze imiona nie mają znaczenia. Sam to powinieneś najlepiej wiedzieć, nieznajomy. Chwila! Moje zadanie wykonane. Na razie. Ale kto wie, może nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. Dobra. Mamy to. Teraz możemy to załatwić. Kurczę, widzicie, czasami warto zajrzeć do solucji i sobie przypomnieć co nieco. Daj spokój, nie opowiadaj. Bo wiecie, ja zebrałam tą rybę, ale mówię... Nie, po co ja to będę otwierać w ogóle?
No a tutaj właśnie widać, że jednak powinnam to otworzyć, ale teraz już możemy na szczęście zrobić to, co trzeba. I dzisiejszy odcinek będzie przeznaczony jeszcze na Gildię Złodziei. W sumie spoko. A to znaczy, że w kolejnym będziemy mogli, jeżeli mi się jakieś zadania nie anulują, a nie powinny, dołączyć do najemników. Bo tam już możemy gadać z Lina spokojnie. Tutaj jak wskoczę, to mi się nie powinno nic stać. No i dobra. Tu z tego co pamiętam są szczury. I tutaj się musimy rozglądać, bo tutaj możemy znaleźć zaginione rzeczy. Nie wiem czy posążek Inosa też, ale na pewno łuk Bospera tu będzie gdzieś. Sobie leżał, nawet chyba luzem. Jest szczurson. Serio, to były kryty wcześniej. Jezu, was jest za dużo. Masakra. Jeszcze mi gryź ciało. Dobra, przynajmniej pokonane. Przynajmniej częściowo, bo jeszcze słyszę. Niczego tu nie znajdę. Dobra, szczurki. Dobra, po sprawie. Kolejna mikstura, jak widzicie, całkiem sporo rzeczy tutaj jest. Ha, tam jakbym mogła wejść. O Boże Święty, widzieliście to? Dobra, tu mogą być rzeczy. Nie wiem, czy tutaj właśnie tego łuku nie ma. Gdzieś pod ścianą? Bo w tym kufrze? A, zamknięty, dobra. To wolę się zapisać, żeby nie wyłamać sobie wytrychów z 30, tylko 3 na przykład. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Wow, za pierwszym razem. Łuk myśliwski, srebro Koragona, no to też właśnie mamy. Ten łuk Bospera. Niczego tu nie znajdę. Gdzieś tutaj leży do cholery jasnej. Właśnie potem możemy to pooddawać tym ludziom i oni są z nas zadowoleni. Zardzewiały ten. Dobra, trochę posprzedajemy przynajmniej tego syfu. Chociaż nie wiem, czy ten łuk też nie jest przypadkiem w jakiejś skrzyni. Już nie pamiętam. Wydawało mi się, że te kanały były zdecydowanie mniejsze kiedyś. Nie wiem. Dobra, to może przejdziemy jednak tędy. Tak czy inaczej, tutaj możemy znaleźć zgubione rzeczy naszych towarzyszy. Tam jest już jakiś gościu. Tutaj też coś chyba było. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej. Co tu robisz? Nie masz tu czego szukać. No dobra. Co tu robisz? Attila dał mi klucz. Dlatego tu jestem. Więc czego ode mnie chcesz? Chciałbyś wiedzieć? Spokojnie. Idź do Cassii. Czeka na ciebie. Okej, w porządku.
Czy tu gdzieś ten łuk Bospera nie jest przypadkiem? Tak błądzę. Ale wiem, że mi się już raz zdarzyło ten łuk po prostu pominąć, także dlatego. Tam jest chyba ten łuk. Zabłądziłeś? To chyba nie jest odpowiednie miejsce dla ciebie. Jeśli coś ci się tutaj stanie, to możesz być pewien, że nikt nie przyjdzie ci na ratunek. Więc lepiej uważaj. Dobra, Ramirez, ja nie wiem, czy ty się fochasz za otwieranie kuferków, czy nie, ale jeżeli tak, to mam problem. Nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Trochę połamałam, ale niech już będzie, że nie będę tak cebulić, jeszcze mam 7 wytrychów. Tam jest jeszcze jeden kuferek. Nawet dwa. Nie wiem, gościu się chyba nie sapie. Prawo, nie. Lewo, 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 prawo. Srebrny puchar i złoto. Dobra, jeszcze raz się zapiszemy. I może nam się uda tutaj znaleźć łuk. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. No niestety nie. Ominęłam go gdzieś znowu. Słuchaj, ty chyba nie masz w sobie za grosz godności, co? Kradniesz nam nasze własne złoto. Nie gorączkuj się tak z powodu kilku monet. To znaczy, czy to jest wasz cały łup? Czy tylko tyle ma do zaoferowania gildia złodziei z Korinis? A kto mówi, że łupy trzymamy tutaj? Mnie też coś nie chce się w to uwierzyć. Gdzie więc ukryliście skarby? W bardzo bezpiecznym miejscu. Rozumiem. W porządku, możesz zatrzymać złoto, ale uważaj, będę miał na ciebie oko. Nie przesadzaj. No, tak jak myślałam, gościu się trochę doczepi, ale tylko troszkę. No ja znowu ominęłam łuk, bo on chyba faktycznie gdzieś się tutaj po prostu podpiera ścianę. Tu się tekstura baguje, wszystko po staremu. Tutaj nie ma w sumie nic. Jest kufer, ale tutaj się chyba już doczepią do mnie. Albo i nie. Lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. O, ale tutaj są skarbunie totalne. Już nie będę się wczytywała. Hej. Widzę, że dostałeś nasz prezent. Jestem Kasia. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem? Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Możesz do nas dołączyć. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna naszej kryjówki. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Tak długo, jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? Nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko. Jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Co się stanie, jak mnie złapią? Po prostu nie daj się złapać, dobra? Jak mam dowieść swojej wartości? Dołączysz do nas, czy nie?
Dobra, wchodzę w to. Świetnie! Będziesz miał okazję dowieść swojej wartości. Jeśli chcesz się od nas uczyć, to nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Okej, dobra. Tylko ty mi nie dasz teraz jeszcze kluczyka tutaj, no nie? No musiała łazić naokoło. To szkoda, bo tutaj można sobie wyjść tak po prostu. Potrzebuję do tego klucza. No ja nie wyjdę tędy. Szkoda. Największa szkoda to jest to, że ja nie wiem, gdzie jest łuk Bospera. Bo nie mogę go po prostu znaleźć. Ale tak jak mówię, on dosłownie gdzieś tu podpiera ścianę, jak się wchodzi do tych kanałów. Masakra. Ma obowiązek zgłosić się natychmiast do Lorda André. Dobra, ja nie wiem, czy gdzieś tutaj. Potrzebuję do tego klucza. Ale nie, on był ogólnie dostępny. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Nie lubię bardzo takich właśnie rzeczy, że człowiek się tak gubi na takich totalnych pierdołach. No ale bywa i tak. Dobra, bo my tutaj właśnie weszliśmy tędy. I ten łuk, z tego co kojarzę, to on gdzieś tu jest, na wejściu dosłownie, faktycznie. Pobiegniemy sobie wzdłuż ściany i powinnam może znaleźć, nie? Tutaj właśnie były te szczury. Tam się jakby dałoby wejść, ale nie pamiętam, jak się tam otwiera to. Tutaj było to złoto Koragorna. Sorry, Koragona. Tu jeszcze miksturę ominęłam. Ojeju. Wiecie, tak się jeszcze spaceruję, no bo liczę, że ten łuk po prostu znajdę. Chyba, że wiecie co, sprawdzę sobie na szybko. Okej, okay, podobno jest to gdzieś w okolicy tych olbrzymich szczurów, tylko gorzej, że ich ciała już zniknęły. I nie pamiętam teraz, gdzie to było. To było tutaj. I tak jakby to powinno być w tej skrzynce, chyba, że już mam ten łuk, a o nim nie wiem, bo... Mam go, no właśnie. Tak coś mi chodziło po głowie, że mogę go mieć. Dobra, no to co? Sprawę gildii mamy załatwioną. Ja już do André nie pójdę z tą informacją. Czyli zadanie na strażnika aktualnie mnie już nie obchodzi. Czyli co, oddam tylko łuk Bosperowi i możemy dołączyć do najemników w kolejnym odcinku. Na to by wyszło. I wtedy możemy odwiedzić też właśnie Górne Miasto. Ogólnie już możemy do Górnego Miasta wchodzić, ale i tak nie możemy wchodzić do Paladynów, a prawda jest taka, że tam nie wiadomo czego. To też nie było od samego początku. Także tak, wydaje mi się, że zaczniemy od tego teraz, że oddam Bosperowi łuk i zakończymy ten odcinek. A w kolejnym spotkam się już z wami na farmie Onara i będziemy dołączać do najemników, bo nic nam już tutaj nie pozostało do zrobienia. Takiego fabularnego, bo reszta zadań pobocznych nie powinna się anulować. Tak sobie myślę. Mówią to. A ten znak! Sądzę, że to twój łuk. Mój łuk! Gdzie go znalazłeś? W ciemnej norze pełnej szczurów. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w kłopoty.
Nie, robiłem już takie rzeczy wcześniej. Tak czy inaczej, dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. No i dobra. Jeszcze do Koragona pójdziemy od razu. I sobie na tym zakończymy. W sumie myślę, że całkiem fajnie. Udało się tą gildię wreszcie ogarnąć. Możemy teraz już fabułkę robić. Czyli będzie chyba rozdział drugi w kolejnym odcinku. Na to by wyszło. Ja źle pobiegłam? Tak, bo tutaj jest knajpa. Mam twoje srebra. Doprawdy. Proszę, przyjmij to jako nagrodę. To nie jest zwykłe piwo. Pochodzi z mojej ostatniej beczki. Czyli co, daje mi jakieś staty? Co to za piwko? Premia punktów trafień i many. Mroczny paladyn. Możemy mrocznego paladyna w sumie wypić. Bo by nam to dało fajne rzeczy, a i tak się many uczyć nie będę. No a życie i tak nam się robi cały czas, więc od razu sobie wypijemy te dwa piwka. No i co, ja już, moi drodzy, wam dziękuję za oglądanie. A nie, to nie jest to piwo, to jest to piwo. Maksymalne punkty. Dobra, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Ja lecę montować już dla was ten film, a w kolejnym spotkamy się już na ziemiach Onara i dołączymy do najemników. Do kolejnych odcinków. Cześć!